dziewiątka EP09041. Za chwilę pójdę na nią, przygotuję do pociągu 8102. Pierwszą czynność, jaką wykonam po wejściu na lokomotywę, załączę baterię akumulatorów. Po wejściu do maszynowni załączam wels od baterii akumulatorów. Baterie są załączone, udaje się do kabiny celem wyłączenia czuwaka. No, należy zlikwidować, czyli wstawić kierunek, i SHP naduszamy i wyłączamy. Teraz wykonamy obwód, odblok różnicowy. Teraz udamy się do ramy pneumatycznej, gdzie załączę małą sprężarkę. Wyłącznik sprężarki znajduje się na ramie. Jest ten przycisk tutaj, który widzimy. Teraz go załączę, stosując starą, opanowaną metodę kolejową, rączką od sygnału końca wężyny. Mała sprężarka pracuje. Za chwileczkę spróbujemy podnieść pantograf i uruchomić lokomotywę. Teraz podniosę pantograf tylny. Pantograf tył. I obserwuję teraz na woltowym mierzu WN chwilę podniesienia. Widzicie Państwo, poszedł woltomierz na wskazania na 3500. Kierunek robimy na pozycję R, robimy odbloki i załączamy wyłącznik szybki. Wyłącznik szybki został załączony. Teraz załączymy sprężarkę. Zobaczymy, czy sprężarka pompuje powietrze. Zbiornik główny. No, widzimy, że ciśnienie rośnie. Odczytuję ostatni zapis. Lokomotywa jest 5 godzin po przeglądzie kontrolnym. No, przyszedłem do tylnej kabiny w celu zapalenia światełka manewrowego z tyłu lok. Teraz jest prawidłowo. Świeci lewy reflektor. Jeszcze zabierzemy z tej kabiny rozkazy. Zawsze muszą być w tej kabinie, z której prowadzi się pociąg. Tak, żeby w każdej chwili móc z nich skorzystać, jak zaistnieje taka potrzeba. Tu mamy wszystko prawidłowo. Pomocniczy wyluzowany, zawór główny Orlikona w położeniu odcięcie. I udajemy się z powrotem do kabiny, z której będziemy prowadzić pociąg. Teraz sprawdzimy rozkaz O. Zobaczymy, czy jest jeszcze miejsce. O, jeszcze jest dużo, parę kartek do końca. Rozkaz pisemny N.
też jest bardzo dużo miejsca do pisania, także nie trzeba ich wymieniać. Ten rob też ma dużo wolnych karteczek. I teraz S też ma dużo, czyli rozkazy wszystko mamy w komplecie i z miejscem do pisania oczywiście. Kamera rejestrująca pracuje prawidłowo. Jak już zaznaczyłem, film nie obrazuje całości procesu przyjęcia lokomotywy. Jest zaledwie jego małym fragmentem.